i poprosić o te wasze papiery. Powinniśmy zabrać te traktaty, ale nie podoba mi się to. Ta dziewczyna to nie przypadek. Dlaczego chcesz nam pomóc? A dlaczego nie? Nieczęsto tu kogoś spotykam. Czy wszyscy jesteście tacy nieufni? Oczekuję szczerej odpowiedzi, czy jesteś wiedźmą z głuszy. A czy byłam nieszczera? Niektórzy nazywają nas wiedźmami, lecz to zwykłe zabobony. Wiesz, czym jest krąg maginów, prawda? Wymaga rejestracji wszystkich magów. Takie jest prawo państwa i zakonu. Jeśli chcesz powiedzieć o mnie waszemu zakonowi, proszę bardzo. Nie mam się czego obawiać ze strony kapłanów. Jestem za tym, żeby pójść z nią. Jeszcze zobaczycie, wszyscy wylądujemy w kotle. Jeżeli w kotle jest cieplej niż w tym lesie, byłaby to miła odmiana. Chodźcie ze mną. Matko, przyprowadzam ci szarych strażników, którzy... Widzę ich dziecko. Tego się spodziewałam. Mamy uwierzyć, że nas oczekiwałaś? Nie musisz robić nic, nawet wierzyć moim słowom. Zamkniesz oczy, czy otworzysz ramiona, i tak się wygłupisz. Mówię wam, to wiedźma, nie powinniśmy z nią gadać. Cicho, Dabet. A jeżeli to naprawdę wiedźma, chcesz ją rozgniewać? Mądry chłopak. Niestety nie ma znaczenia na dłuższą metę, lecz nie mi o tym decydować. Wierzcie w co chcecie. A co z tobą? Masz inny punkt widzenia? Czy może wierzysz w to, co reszta? Chyba masz coś, czego potrzebujemy. Oni nie przyszli wysłuchiwać twoich bajek, matko. To prawda. Przyszli po traktaty, tak? Powiem od razu, że wasza cenna pieczęć wytarła się dawno temu. Ja je ocaliłam. Ty? Och, ocaliłaś je? A dlaczego nie? Zabierzcie je do waszych szarych strażników i powiedzcie im, że plaga jest większym zagrożeniem, niż im się wydaje. No, coś mi się wydaje, że ona wie znacznie więcej, niż na to wygląda. Skąd wiesz to wszystko? Wiem. Może po prostu jestem staruchą, która lubi zapleśniałe dokumenty. Och, nie zawracajcie sobie mną głowy. Macie już to, po co przyszliście. W takim razie czas na was. Zachowuj się, dziewczyno. To twoi goście. No dobrze. Wyprowadzę was z lasu. Chodźcie ze mną. No i chyba na tyle, co mieliśmy do zrobienia tutaj. Wracamy do obozu. Jesteśmy znowu w obozie. Lecimy przed siebie dalej, ale przed pójściem do Duncana polecam jeszcze wykonać niedokończone questy. Oddać roślinkę, czy roślinki. Witaj. Czy należysz do szarych strażników, którzy byli w głuszy? Widziałeś może jakieś białe kwiaty? Tak się składa, że mamy. Nie mam pewności, czy kwiat pomoże moim biednym ogarom, ale warto spróbować. Mam tutaj, zobaczmy, 20 srebrników, które mogę ci zaoferować w charakterze nagrody. Powinno wystarczyć. Dziękuję więc za twoją pomoc. Może utracimy mniej ogarów, niż się spodziewałem. No i jeszcze sprawdzić, czy mamy coś do sprzedania.
O, co jest? Przykro mi, główny obóz jest w tej chwili dla ciebie zamknięty. Jak ja tu się znalazłem? To było dobre. Jakiś teleport. Pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło. Witaj ponownie. Czego ci potrzeba? Może coś z zaopatrzenia? Powiedz, czego szukasz? Dobra, nie przejmujmy się tym małym bugiem. Trzeba sprzedać pierdółki. Strzały, ogniste pociski można sprzedać. Op, to są strzały. Kasyńskie szaty też, to też. Dobra. Bomba duchowa też, butelka z kwasem też. Kamienie szlachetne zostawiamy, wyciąg z trupi korzenia też. Skóry wilka na razie podtrzymamy. Zobaczmy, czy jest coś. O, kolejny plecak do kupienia. Nie pamiętam, czy były dwa tu do kupienia, czy jeden. No cóż, ale jak jest, to kupujemy. No, nie będziemy oszczędzali. A jeśli był, no to zawsze czegoś nowego się nauczyłem. No dobra. No to wracamy do Duncana. I przejdźmy w końcu to dołączenie nieszczęsne. A więc wróciliście z głuszy. Jak wam poszło? Zdobyliśmy wszystko. To dobrze. Poleciłem magom z kręgu, by rozpoczęli przygotowania. Udało się wam zdobyć krew mrocznych pomiotów, więc możemy natychmiast przystąpić do rytuału dołączenia. Może powinniśmy opowiedzieć o Morrigan i jej matce. W wieży była pewna kobieta, a zwoje miała jej matka. Obie były bardzo dziwne. Czy należały do dzikich? Nie sądzę. Możliwe, że są apostatami, czarodziejkami ukrywającymi się przed zakonem. Wiem, że byłeś niegdyś templariuszem, Alisterze, ale nie powinniśmy mieszać się do spraw zakonu. Mamy nasze zwoje. Teraz skupmy się na rytuale dołączenia. Jestem gotowy. Doskonale. Odwaga pomoże ci stawić czoła wyzwaniu. Odwagę? Co nam grozi? Nie będę was okłamywał. My, członkowie Szarej Straży, płacimy wysoką cenę za to, by stać się nimi. Być może przyjdzie wam zapłacić tę cenę już teraz. To dlatego dołączenie ukryte jest taką tajemnicą. Zgadza się. Nie byłoby tak, gdyby inni zrozumieli nasze poświęcenie. Niestety, takie czasy nigdy nie nadejdą. Chodźmy więc. Chciałbym wreszcie przekonać się, jak wygląda ten rytuał. Zgadzam się. Do dzieła! Dobrze. Alisterze, zabierz ich do starej świątyni. Z tego co pamiętam, idziemy tam, gdzie pierwszy raz spotkaliśmy Alistera. Im więcej wiem o dołączeniu, tym mniej mi się ono podoba. Znowu biadolisz? Po co te wszystkie testy? Nie dowiodłem już swej przydatności? Może to taka tradycja, albo próbują cię po prostu rozdrażnić. Uspokój się w tej chwili, nic na to nie poradzimy. Wiem tylko tyle, że moja brzemienna żona jest w Wysokorzu. Gdyby mnie ostrzegli, to nie wydaje mi się w porządku. Przybyłbyś tutaj, gdyby cię ostrzegli? Może dlatego właśnie tak nie postąpili. Strażnicy robią to, co muszą. Mam rację? Łącznie z poświęceniem nas? Poświęciłbym dużo więcej, gdybym miał pewność, że oznaczałoby to kres plagi. Tego przecież nie wiemy nawet. Nie? Ale Szara Straż już ocaliła świat przed mrocznymi pomiotami. Moim zdaniem jej członkowie wiedzą, jak to zrobić lepiej niż ktokolwiek inny. Widziałeś mroczne pomioty, panie rycerzu. Czy nie oddałbyś życia, by bronić przed nimi swoją śliczną żonę? Ja... Może zginiesz. Może wszyscy zginiemy.
Jeśli nikt nie powstrzyma mrocznych pomiotów, na pewno tak się stanie. Nie walczyłem jeszcze z przeciwnikiem, którego miecz nie zdołałby pokonać. Zaczynamy rytuał dołączenia. Szara Straż powstała podczas pierwszej plagi, gdy ludzkość stanęła na krawędzi zagłady. Pierwszy Szary Strażnik wypił wówczas krew mrocznego pomiota i opanował zarazę. Mamy wypić krew tych istot? Podobnie jak pierwsi Szarzy Strażnicy przed wami. To jest właśnie źródło naszej potęgi i naszego zwycięstwa. Szarzy Strażnicy są odporni na zarazę. Potrafią wyczuwać ją w mrocznych pomiotach i wykorzystać, by pokonać arcydemona. No to już wiadomo, co musimy zrobić. Nie podoba nam się to, rzecz jasna. Ci, którzy przeżyją... Ci, którym uda się przetrwać, zmieniają się na zawsze. Dlatego trzymamy rytuał w tajemnicy. To cena, jaką musimy zapłacić. Słowa, które tu padają, powtarzane są od początku istnienia Szarej Straży. Alisterze? Przyłączcie się do nas, bracia i siostry. Przyłączcie się do nas, do ukrytych w cieniu. Przyłączcie się do nas, pełniących wieczną służbę. A jeśli zginiecie, wasza ofiara nie zostanie zapomniana, a my pewnego dnia do was dołączymy. No to zaczynamy. Dawet, wystąp. Wystąp, Jory. Ale ja mam żonę i dziecko. Gdybym wiedział... Nie ma już odwrotu. Nie. Prosicie o zbyt wiele. Nie ma w tym chwały. Przykro mi. No, widzimy, że Duncan się nie patyczkuje. Rytuał dołączenia nie dobiegł jeszcze końca. Zostałeś wezwany, by poddać się zarazie dla wyższego dobra. Od tej chwili jesteś szarym strażnikiem. Dwie kolejne ofiary. Podczas mojego dołączenia nie było tak źle. Dobrze, że choć jeden z was przeżył. Jak się czujesz? No, pewnie mamy kaca jakiegoś wielkiego. Nic mi nie jest. Śniło ci się coś? Ja po dołączeniu miałem koszmary. Tego typu sny pojawiają się, gdy zaczynasz wyczuwać obecność mrocznych pomiotów. W nadchodzących miesiącach doświadczysz jeszcze wielu rzeczy, których znaczenie trzeba będzie ci objaśnić. A zanim zapomnę, pozostaje jeszcze jeden element dołączenia. Część tej krwi umieszczamy wewnątrz wisiora. Przypomina nam to o tych, którzy nie dożyli dzisiejszego dnia. Odpocznij trochę. Gdy będziesz gotowy, chciałbym, abyś towarzyszył mi podczas spotkania z królem. Co to za spotkanie? Król omawia strategię przed nadchodzącą bitwą. Nie jestem pewien, dlaczego zażyczył sobie twojej obecności. Spotkanie odbywa się na zachód stąd, schodami w dół. Idź tam szybko. No dobra. Mamy naszego psa ze sobą i mamy awans.
Co to za zadania? Przeżyłeś dołączenie, jesteś szarym strażnikiem. Haha, dobra. Przedmioty. Przysięga strażnika, 2 do kondycji. No i level weźmy. Nie pamiętam co i jak, ale chyba zręczność i 1 do siły, z tego co pamiętam. 9 poziom wymagany. Dlatego wymagany jest 12. No to bierzemy to, uderzenie tarczą. O, jeszcze jeden. A to chyba musieliśmy nie dodać poprzednio. No i obezwładnienie damy. Chociaż... Wojownik, bierna. Poprzez ciężką pracę i teraz...